Siemaneczko, witam serdecznie. Pierwszy mój taki film z warsztatu, tutaj z dedykacją dla kolegi Flaminga. Przesyłeczko dotarła, nagroda, którą udało mi się wylosować u niego w konkursie z okazji 5000 subskrypcji, także zaczniemy od unboxingu tych bitów. Na bok. No, taki zestawik. Są biciki, są torksy, są imbusy, także fajnie. Dziękuję Ci kolego raz jeszcze. No i co, tak jak wspomniałem, z dedykacją dla Flaminga, tak jak w tytule, odzysk aluminium z parasolek. No i co, słuchajcie, mamy parasolki. Spytajcie zapewne, skąd Ty masz tyle parasolek? A no widzicie, mam taką możliwość, bo pracuję obok firmy, która właśnie zajmuje się może nie produkcją samą, ale montażem, no i ogólnie reklamą pod daną firmę. No i co, to akurat są zwroty oraz reklamacje. No i to powiem Wam szczerze, leżało u mnie prawie rok czasu. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. A po filmach Flaminga ogólnie podjarają się recyklingiem i wszędzie widzę odzysk. Rozłożę ją czy nie? O, widzicie, tutaj rurka. Ta podstawa jest aluminiowa. Nie wiem, ile tych parasolek jest. Jeden karton przeliczyłem, było około 50, ponad 50 sztuk, także no ponad 100 będzie na pewno. No jestem ciekawy, ile z tego wyjdzie. To ogólnie 3 sztuki sobie już zdemontowałem, żeby zobaczyć, jak to pójdzie sprawnie, w jakiś sposób znaleźć na to. Ogólnie tutaj nie ma większej filozofii, tutaj rączka jedynie posłużę się młotkiem, delikatnie puknąć, ona pójdzie. No i co, najgorsze jest tutaj mechanizm, tu jest jeden mechanizm, tu jest drugi mechanizm, ale wymyśliłem sobie, że po prostu złamię ją w tych dwóch miejscach, ten mechanizm ładnie wychodzi. No i to trzeba, ten kołnierz trzeba ściągnąć, to jest aluminiowe. No i co, zabieramy się do roboty, nie przedłużam, ustawię sobie stoper i zobaczymy, w jakim czasie uda mi się zdemontować i zobaczymy, ile tego wyszło.
Dobra, słuchajcie, mamy to. Kartony opróżnione. Sporo tych rączek odrotowałem, także przydadzą się na pewno. Jest trochę złomu. Zaraz będziemy wszystko ważyć. Znaczy zaraz. Teraz zabierzemy się za usunięcie tych mechanizmów, co się za mną dzieje. To się sprzątnie. Dobra, nic. Zabieramy się za te plastiki, za mechanizmy. Połamiemy to na mniejsze kawałki do reklamóweczki i ważymy. Dobra, słuchajcie, mamy to. Już myślałem, że się nie doczekam, aby to powiedzieć, ale jest skończone. Zajęło mi to ogólnie, nie licząc tutaj sprzątania, ponad 2 godzinki. 2 godzinki, czyli 20 minut. Tutaj jest złom, te druty plus mechanizmy. Mechanizmy plus te kołnierze. Dobra, przesypię to jakoś do jednego. Ale najpierw zważymy sobie aluminium. Tak na rękę sprawdzałem, nie ma tego za dużo. Ale zobaczymy ile wyszło. Dobra, słuchajcie, musiałem dwoma rękami, nie dało rady tego jedną ręką powiesić. Mamy tutaj 12,5 kg, no wiaderko waży... wiaderko waży 1,5 kg, także jest 11 kg złomu. Dobra, ściągamy i wieszamy aluminium. Dobra, mieszamy. No ładnie. 5 kg, tutaj nie licząc tej reklamówki. 5 kg będzie, także fajnie, sprawdzimy sobie ceny, ile za to wyszło, sprawdzimy ceny na materiał, wiadomo, złom pójdzie na stacjonarny skup, a z aluminium jeszcze zobaczymy. No i co, wszystko ode mnie, jeszcze raz dziękówka kolego za te bity, przydadzą się na pewno, to jak widzisz, też się kurczę, jak mówiłem, podjarałem tym recyklingiem, także sporo jakichś silników spalonych, wierników i tak dalej, może jakiś kiedyś odcinek będzie z tego, z odzysku tej miedziuchy.
Ale na razie tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.